Jesteśmy w Niemczech i dotarliśmy do pierwszej miejscowości związanej z historią braci Morawskich. Zaraz tutaj Darek będzie nam opowiadać o historii tego kościoła i tego miejsca, z którego pochodzi tak naprawdę, gdzie się wychował hrabia Zinzendorf. Ponieważ to w tym miejscu się wychował, tak? Nie w Herrnhut. Herrnhut zostało stworzone na potrzeby uchodźców, a tutaj będziemy poznawać historię, jak to wszystko wygląda. Także tutaj dojechaliśmy i piękna pogoda i piękne widoki. Także miejsce, które odwiedziliśmy, to był kościół, w którym hrabia Zinzendorf jako małe dziecko miał błogosławieństwo przez Jakoba Spenera, jednego z pionierów ruchu pietystycznego. Także babcia Zinzendorfa była bardzo mocno zaangażowana w ruch pietystyczny, organizowała grupki biblijne, tak zwani sztundyści, tak? Czyli takie godziny biblijnych lekcji, gdzie ten pietyzm mógł się rozwijać dzięki studiowaniu Bożego Słowa. No, także byliśmy w tym kościele zobaczyć go. Można było go zobaczyć od środka. Nie wchodziliśmy, ale były szybki, więc zobaczyliśmy, a teraz idziemy. Nie wiem, gdzie zaraz się okaże. Tutaj za mną jest właśnie budynek, zamek, w którym się Zinzendorf wychowywał. Była to posiadłość Kateryny, babci Zinzendorfa, a tam, o, tutaj jest jego posąg, jak on rozmawia z dziećmi, ponieważ ta trasa przepiękna, która tutaj była, która tutaj jest, to była trasa pomiędzy Herrnhut a właśnie tym miasteczkiem, gdzie Zinzendorf sobie spacerkiem chodził i odwiedzał babcię już z istniejącego Herrnhut. Także tutaj jesteśmy w tym miejscu. Ten kościół, w którym on był błogosławiony, też jest bardzo blisko stąd. Myślę, że z 15 minut piechotą. To wszystko jest jedno miasteczko. Tam też taki sierociniec był. Dzisiaj to jest taka pomoc dla osób potrzebujących. Także wszystko się na początku działo tutaj. Jesteśmy w legendarnym miejscu, koszą trawę, więc mówię trochę głośniej. Dom, gdzie mieszkał hrabia Zinzendorf. Tu jest papi i folwark. Także zaczynamy od domu hrabiego von Zinzendorfa. Odrestaurowany dopiero kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu, zaniedbany przez PGR-y po II wojnie światowej. Także fundacja odbudowuje cały czas. Tutaj zobaczcie, jak wygląda ten budynek, a jak na przykład wygląda ten. Cały czas tutaj trwa odbudowa. Idziemy zobaczyć, co tutaj będzie ciekawego. Gdzie 13 sierpnia 1727 roku został wylany Duch Święty i nastąpiła pokojowa relacja pomiędzy członkami Herrnhut, ponieważ różne były sytuacje, jak to w życiu człowieka bywa. Różne podziały teologiczne były pomiędzy osobami, które mieszkały, zamieszkiwały Herrnhut, i w tym miejscu podczas wieczerzy został wylany Duch Święty i narodził się pomysł modlitwy codziennej, która trwała 120 lat od tego momentu, i również misji. Ludzie zaczęli mieć potrzebę głoszenia Ewangelii na całym świecie. Zaczęli zupełnie zmienić swoją postawę życiową. W 1727 roku w tym kościele luterańskim, niestety zamknięty, ale dokładnie tutaj został wylany Duch Święty i się rozpoczęło to, co dzisiaj, dlaczego dzisiaj ludzie przyjeżdżają do Herrnhut. Przed tym wydarzeniem pewnie by była jedna z wielu gmin, wielu miejsc, gdzie przybyli uchodźcy religijni z habsburskich
terenów, ponieważ Herrnhut było jednym z wielu miejsc, gdzie hrabiowie, właściciele ziem przyjmowali uchodźców. Ale w tym miejscu wydarzyło się coś niesamowicie duchowego, co spowodowało, że to miejsce jest znane. I to wszystko rozpoczęło się właśnie tutaj w tym kościele podczas nabożeństwa przy przystępowaniu do wieczerzy. 13 sierpnia 1727 roku. Idziemy dalej. Okazuje się, że tam, gdzie wcześniej byliśmy, gdzie mieszkał Zinzendorf, to nie jest Herrnhut, to też nie jest Herrnhut, to jest wszystko taki przedsionek tego miasteczka Herrnhut. Zinzendorf się potem przeprowadził do Herrnhut. Więc tamto miejsce, gdzie mieszkał i ten kościół, to są przedsionki, a my do Herrnhut zaraz dotrzemy. Generalnie jest tutaj przepięknie. Co prawda te kościoły luterańskie już są opuszczone, nabożeństwa raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. O, może dostaniemy się do kościoła. Udało się dotrzeć. Okazuje się, że spotkaliśmy gospodarza, który nam otworzył ten kościół. Zobaczcie, wszędzie biało. I tutaj przystępowali do wieczerzy. I w tym momencie nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Niesamowite. Już mieliśmy iść do samochodu, a się okazało, że Pan nam otworzył, Pan gospodarz tej całej posiadłości. Herrnhut. Szybko powiem, żeby przewodnika nie umknęło nic, co mówi przewodnik. Jesteśmy pod domem Christiana Dawida. To człowiek, który poznał się z Zinzendorfem Cieśla i ściągnął braci czeskich z Suchdol nad Odrą do Herrnhut. Więcej opowiem przy wolnej chwili, na razie idę dalej. Jesteśmy, dotarliśmy, udało się dotrzeć do Herrnhut. Także teraz będziemy zwiedzać i poznawać. Kiedy Zinzendorf został skazany na banicję za swoje duchowe poczynania, sprzedał, w sensie sprzedał, przypisał majątek na swoją żonę i się przeprowadził do tego domku tutaj na skwerze. Więcej informacji powiem później, bo muszę nadążyć za wycieczką. Jesteśmy. Tutaj w tym domu mieszkał hrabia Zinzendorf z żoną i z dziećmi. Było ich 12. Niestety żaden mężczyzna nie przeżył, więc ród nie został przedłużony, przeżyły tylko córki. W tym miejscu mieszkał Zinzendorf. Podobno jest na sprzedaż. Można zainwestować. Jesteśmy w miejscu, gdzie odbywały się nabożeństwa w wspólnocie herrnhutzkiej. Tutaj po jednej stronie siedziały kobiety, po drugiej mężczyźni, po środku małżeństwa. Ta sala już jest trochę odnowiona, ale jest naprawdę duża. Ale dzisiaj my tu siedzieliśmy. Tak, ale naprawdę duża, naprawdę przestrzenna. Widzimy, że pieśni były ważną częścią w życiu Herrnhutów. Teraz tutaj przewodnik przez pół godziny opowiadał nam, jak funkcjonowała ta wspólnota, więc bardzo dużo informacji, bardzo dużo ciekawych rzeczy i jak na razie bardzo fajnie wygląda ten nasz dzień z poznawaniem historii braci morawskich, ale to nie można powiedzieć po prostu bracia morawscy, ponieważ to trzeba zawsze poznać historię braci czeskich, Jana Husa, Komeńskiego, Wycliffe'a, Waldensów, tak, ponieważ to ma bardzo taką ciekawe drzewo genealogiczne, jeśli chodzi o ten cały ruch. Suchdol nad Odrą, bracia morawscy to tak naprawdę Czesi, tylko Czesi, którzy mówili po niemiecku. Jest to tak skomplikowane, że nie wiem, czy nie zanudzi się trochę człowiek słuchając tego na vlogu, bardziej na jakiś wykład, a może to nastąpi na kanale, także zobaczymy. Thank you.
Także dalej zwiedzamy Herrnhut. Tutaj jest miejsce, gdzie żył sobie Zinzendorf. Ciekawostką jest również to, że Herrnhut odwiedził na kilka miesięcy, mi się wydaje, Jan Wesley. Jeden z założycieli metodyzmu. Można powiedzieć, niektórzy uważają, że jeden z ratunku Anglii przed rewolucją podobną, która miała miejsce we Francji. Także bardzo dużo zaczerpnął John Wesley z pobożności, z, można powiedzieć, z metodycznych cech życia. A propos pobożności właśnie szabrowaliśmy jabłka tutaj. To się wytnie. Aż spokojnie. Jest coś takiego jak montaż. Także John Wesley spotkał braci Morawskich, kiedy płynął na misję do Stanów Zjednoczonych w 1730 którymś roku. I wtedy ich poznał. I zaciekawiło ich to, że podczas wielkiego sztormu oni nie bali się śmierci, tylko śpiewali pieśni. Spotkał w Anglii wspólnotę braci Morawskich, którzy odczytywali wstęp Marcina Lutra do listu do Rzymian i tam przyjął zbawienie z łaski przez wiarę i tam doświadczył narodzenia na nowo. Czyli był w Anglii, jak to się mówi, nie będąc narodzony na nowo. I dopiero później, chyba w drugiej połowie lat 30. XVIII wieku, pojechał do Herrnhut i właśnie bardzo dużo rozmawiał z Chrystianem Dawidem. Bardzo dużo się modlili, rozmawiali na różne tematy. To, co wszystko jest za mną, to są budynki wybudowane przez Herrnhutów w pierwszej połowie XVIII wieku. Także bardzo ciekawa historia tutaj tego miejsca. Chyba pójdziemy teraz do Jesus House, ponieważ współcześnie niestety tak jest, niestety, że różne grupy duchowe nieraz popadają w stagnację. Dlatego potrzebny był pietyzm, purytanizm, ruch braci Morawskich i inne. Tak samo współcześnie, konkretnie tutaj mówi się, że troszeczkę zwolniło tempo rozwój duchowy braci Morawskich i powstała taka bardziej charyzmatyczna odnoga Jesus House, o której się idę więcej dowiedzieć. To jest ten dom modlitwy. Nie wiem na ile... Nie za dużo znam. Nie za dużo wiem informacji na ten temat, więc trzeba się trochę więcej o tym dowiedzieć. Także idziemy, no po prostu przepięknie. Pół godzinki od granicy. Super spacer, super widoki, super atmosfera, super jabłka. Pokój modlitwy o Izrael. Jesteśmy w miejscu modlitwy o narody. Generalnie dzieje się tak, że jeśli pewna wspólnota, pewna inicjatywa ustaje, stagnacja, to pojawia się kolejny ruch. Niewystarczająco myślę, że poznałem ten Jesus House, żeby ocenić go z mojej perspektywy oczywiście. Tutaj bardzo mocno podkreślana jest ta służba mesjańska, ale myślę, że są takie znaki, które można zobaczyć, że to, co robili bracia Morawscy kilkaset lat temu, dzisiaj przejął Jesus House. Nie do końca się dogadują bracia Morawscy z Jesus House, generalnie z tym całym ruchem. Nie wiem, co to oznacza, dlaczego tak jest, ale naprawdę tutaj jest taki świeży, bardziej świeżo, tam jest tak bardziej historycznie, tradycyjnie, jak załóżmy u luteran było kiedyś. W tym XVII wieku, kiedy potem musiał powstać ruch pietystyczny. Ale winko jest na stole.
się odbyć wieczór szabatowy. Jana Amosa Komeńskiego? Tak. Idziemy do rzeźby z ziarenkiem Jana Amosa Komeńskiego. Jesteśmy w komercyjnym miejscu. Hernhuci stworzyli takie gwiazdy i zmysł przedsiębiorcy, chrześcijanin, protestant, przedsiębiorca zaczęli robić z tego biznes. I tutaj mamy teraz fabrykę, muzeum, sklepy, wszystko, cały biznes oparty na gwiazdach. Fajną gwiazdkę sobie kupić. Papi, nie zabieraj mi publiczności. Wieża widokowa z cmentarza braci Morawskich. Teraz tam. Jest widok na kościół i na całe miasto tak naprawdę, tylko to jest trochę pod słońce. Także tutaj piękne widoki.